My z Rafałem widzimy się po raz drugi w życiu na żywo. Dokładnie. Szokowani, nie? Teraz zbierają szczękę z podłogi, dajmy jeszcze im 3 sekundy. Ciekawostki a propos rozmów o drapieżnictwie. Ludziom się wydaje, to co ja widzę, słyszę, że znamy się od zawsze, że się po prostu widujemy, codziennie na piwo wychodzimy w ogóle, nie? Ty alkohol, wiadomo. Ja piwo z kawą, tak. Tak, i pytają mnie często, jak to jest robić deal z influencerem. Tam o co chodzi? No, że tam Mazur z tobą, ty z Mazurem. A, to jestem influencerem. Ty, tak, ja też. No. Aha, nie wiedziałem, to miło tak. się dowiedzieć. I oni próbują jakąś strategię do tego dobrać, jak takie w ogóle deale się robi. Jak ja mówię im, że po prostu nagrywamy nasze rozmowy i sobie sami gadamy, to nie do końca mi w to ludzie wierzą. Czyli moje pytanie będzie, co zrobić, aby ludzie mi wierzyli? Tylko czy masz podobne odczucia do tych naszych rozmów? A czy jeden z tych elementów, gdzie też wiem, że ludzie myślą, że my tę rozmowę mamy w jakiś sposób ułożone, że jest cały scenariusz, bo znamy pytania, nie znamy pytań, bo znamy tylko temat. Jeden wymyśla temat, mówi drugiemu i na tym jest koniec. Ale temat to jest jedno słowo, relacje. Tak. I potem nie ma relacji w kontekście tego, czy tego, albo mówimy i tak dalej. To jest pewien spontan. No tak wtedy, jak się spotkaliśmy, to dokładnie tak to miało wyglądać. Znaczy, to dokładnie było podobne miejsce, siedzieliśmy, gadaliśmy. I już nie pamiętam, który z nas w pewnym momencie powiedział, że szkoda, że to nie jest nagrywane, nie? I że właśnie za mało rozmów, a za dużo wywiadów. Tak, tak. I stąd się zrodził potem pomysł. No. Tak. Żeby, i tak naprawdę tak to działa. No. I dlatego według mnie dynamika jest zupełnie inna, nie? I tak samo ludzie pytają mnie, to kto promuje Pressfielda? To Mazur tobie, czy ty Mazurowi? O co z tym projektem chodzi? O jakim projektem? No ta książka Naciśnij spust. Ale o co chcesz wiedzieć, nie? No, że ty sprzedajesz tą książkę, którą on poleca i kto komu płaci. Mówię, nikt nikomu nie płaci i to wynikło absolutnie naturalnie. I mało takich relacji tak naturalnych, że czujemy się fair, jest ok, dajemy ludziom wartość, nie ma w tym scenariusza, tylko jest intencja dokumentowania rozmowy. Mhm. A czy z tymi książkami to pamiętasz, to jeden z pierwszych kontaktów to było właśnie co czytasz. Mhm. Ja wysłałem tobie, co ja czytam. Wtedy pamiętam, to było o tym menedżerze Elvisa Presleya, Colonel, ta książka. Ty mi odesłałeś, co czytasz. I tak mniej więcej, tak to się zaczęło. Tak poznałem moją żonę. Tak? Poznałem ją w ten sposób, że byliśmy na konferencji, no tam poznałem się na evencie. Aha. I poszliśmy w przerwie do Empiku, do półki kategoria rozwój marketing. Tam, wiesz, było 10 książek, bo to było dawno temu i to była taka, wiesz, półka, ale na dole ta półka. To nikt nie sięga. Mhm. I to był taki pierwszy błysk, ej, mamy chyba podobne zainteresowania. I z tymi książkami miałem taką myśl, że my wydawnictwo nie mamy od 2-3 lat, ale od zawsze książki były w naszym życiu, więc moje doświadczenie w książkach wynosi no za 20 lat przynajmniej. Hmm? No, wiesz, jak ja sobie słyszę tą koncepcję, że książka nie zmieni twojego życia i tak dalej, już zresztą mówiliśmy o tym kiedyś. Mhm. Kurwa, może zmienić. Moje zmieniło. No, między innymi Pressfield, nie? Którego nigdy nie spotkałem, nie wiem, czy go kiedykolwiek spotkam swoją drogą. Taka ciekawostka mała. Pressfield, ten gość od pokonywania oporu, ma lęk latania samolotem. Tak. Nie lata nigdzie, tylko jeździ samochodem, więc generalnie po Stanach za bardzo się nie rusza, tylko siedzi tam chyba, nie w Los Angeles, czy gdzieś tam siedzi, już nie pamiętam. No tam jest ładnie, z Kalifornii. Więc tak. To jest swoją drogą ciekawe, bo kiedyś widziałem wywiad u Joe Rogana z nim, jak go Rogan zaprosił swoją drogą. Właśnie Rogan. To kojarzysz ten, nazwijmy to, podcast Rogana? Nie. Podcast Rogana on w ogóle ma, jeżeli chodzi o osobę, jeżeli chodzi o oglądalność, tak, oczy czy uszy. Kim jest ta Rogana, nie? Joe Rogan to jest taki w ogóle ciekawy gość, który jest z jednej strony ten stand-up comedian, to co oni nazywają, z drugiej strony jest komentatorem UFC, czyli war w klatkach, z trzeciej strony prowadzi podcast i ma taki, powiedzmy, wideo podcast, gdzie ma, nie wiem, tam chyba 4 czy 5 milionów subskrybentów tylko na YouTubie i parę milionów pobrań dziennych. To więcej niż my mamy z tym odcinkiem, ale to kwestia... tego trochę. Nie. Ale właśnie między innymi to, co robi Rogan, warto, żebyś sobie luknął z ciekawości, to, co robi Rogan, to Rogan sada sobie gościa i nie mają w ogóle nawet tematu przewodniego. On po prostu siada i rozmawia. Zaczynali i to leci na żywo. I to leci na żywo, wiesz, każdy odcinek jest na żywo na YouTubie. Nie ma tematu przewodniego, co jest i dobre i złe. Z jednej strony nigdy nie wiadomo, co wypłynie, z drugiej strony słuchasz 3-godzinnej rozmowy i nie wiesz w ogóle, w którą stronę to pójdzie, bo nie ma żadnego tematu. To może być gwiazda sportu, kina, bo jakiś przyjaciel Rogana i tak dalej. To jest właściwie to codziennie. Jest sztuka zrobić taką rozmowę, czyli znowu daj komplementy jemu i nam, nie? Że to jest wywiad niedyrektywny, czyli będziemy siedzieć i te tematy zaczną się generować i to jest unikalne.
Wszystkie wywiady, jakie miałem dzisiaj, goście moi, znaczy moi prowadzący byli dobrze przygotowani, czyli mieli dokładną listę pytań, które chcieli mi zadać. Zadali i kończył się wywiad i wychodzili. A u nas? No, okej. Ale mieli listę pytań i musieli przez nią przejść? Czy jak ty powiedziałeś coś, co ich zaciekawiło, to poszli tym tropem, czy po prostu trzeba było odpatrzeć? To była ich lista pytań, więc mieli dowolność i część z nich poszła w kierunku, który ja im podałem piłkę, a część miała listę, którą chciała sobie nie też odhaczyć, tylko autentycznie interesowały ich te pytania. I to po prostu inna forma. To były dwa wywiady, a u nas jest to rozmowa. Więc może tematem odcinka przewodnimy naturalność, czyli jak wchodzić w interakcję, aby pozwalać płynąć tym myślom, na podstawie których się uczymy później. Takie zenowskie podejście do relacji. Nie? Czy ja wiem. Bez takiej zadaniowości. Typu, wiesz, tak, bo to jest takie, że tak uwielbiam, znaczy ja się generalnie na eventach w ogóle nie pojawiam. Nie bywam. To są ludzie dlatego. Tak, to jest ten problem, tak? I wiesz, są czasami ci networkingowcy, nie? Gdzie podejść do trzech osób. Że już podchodzi do ciebie i ty już wiesz, że czegoś chce, nie? Wiesz, zostaniesz trzy pytania, główno go interesuje to odpowiedź i tak widać już po mowie ciała, że tak w ogóle go nie interesujesz, interesuje go tylko jak pasujesz do jego układanki i co z tym można zrobić, nie? No to są właśnie czasy, w których dzisiaj przyszło nam żyć, nie? To jest... Ale chodzisz na eventy jako uczestnik? Nie. Nie. Tylko ci albo płacą, występujesz, albo siedzisz w domu, czytasz książki. Brutalnie mnie podsumowałeś. Tak, albo mi płacą, albo nie chodzę. No, miałem ci pytanie a propos mojego uczenia się ze szkoleń. Wyszło mi, że na szkoleniu byłem ostatni raz dwa lata temu. Byłem na treningu interpersonalnym na jesień. Coś innego też niż takie szkolenie w salach szkoleniowych. I wychodzi mi, że jest tak dużo wiedzy w internecie, że można każde pytanie sobie znaleźć odpowiedź, albo osobę, która ci ten problem rozwiąże, albo wskaże nawet. To na pewno. Problem jest ze znalezieniem kogoś, kto... Znaczy, wiesz, bo to ludzie myślą, że... Znaczy szukają odpowiedzi, nie? I ta branża w pewien sposób polega na tym, że daje się ludziom odpowiedź. A właśnie to polega tak naprawdę na tym, żeby umieć żyć w pytaniu, nie? Bo odpowiedzi są kontekstowe. I na przykład, wiesz, dla kogoś na jakimś etapie na przykład biznesu odpowiedzią właściwą będzie zwiększyć sprzedaż, nie? Ale już na przykład za 4 miesiące albo u kogoś innego zwiększenie sprzedaży nie jest odpowiedzią. Zwiększenie sprzedaży może zabić firmę, bo na przykład mają kiepski produkt, kiepskie usługi czy kiepskie procedury. I ludzie szukają takiej odpowiedzi, która jest w cudzysłów uniwersalna. A właściwie takich odpowiedzi praktycznie nie ma. Nie? I tak na dobrą sprawę, jak się spotka, wiesz, kogoś, jest na przykład taki gość odżywienia Lyle McDonald. Nie? I za każdym razem... McDonald. I w momencie, w którym... Lyle? Że kłam? Lyle, tak. Ale McDonald pisane M-A-C chyba, nie jest M-A-C, ale nieważne. Jakiemu się zadaje pytanie, to zawsze odpada to zależy, nie? Bo on po prostu wie tak dużo, że on wie, że to zależy. Nie ma prostych odpowiedzi. Ale ludzie tego nie kumają, bo to nie jest seksowne, nie? Bo on powinien powiedzieć keto. I wszyscy, o kurwa, dobra, nie? To już wiem, to już keto, nie? Ale to niekoniecznie keto. Niekoniecznie keto akurat dla ciebie, albo niekoniecznie keto w tym kontekście. Więc to w ten sposób na tym to polega, że... Wiem, że to fascynuje to, że gość ogląda nasz odcinek o relacjach. Mówimy, jak my to rozumiemy, jak my budujemy relacje. I dopierdala mi za uśmiech w odcinku o relacjach. I pewnie w około połowy odcinka skumał, że mu nie pasuje, że się uśmiecham. Nie? I on nie kuma, że on ogląda odcinek o relacjach i dokładnie wskazuje mu, jak budować relacje z tobą i ze mną. To nie, że on jest takim silnikiem, tam Szymek 18, ale on traci tą szansę. Czyli szukał odpowiedzi, jak budować relacje, trafił na wideo nasze, dajemy odpowiedź, jak to robić, on tego nie kuma. Chyba, albo ktoś jest gotowy, albo nie jest gotowy. Zawsze to powtarzam. Wiesz, miałem wcześniej spotkanie z taką luźną grupą, taką wręcz barowe spotkanie, gdzie mówiłem tam pasja, biznes, że ja mówiłem, że się musi zgadzać z Excelem i jak to robi, żeby w ogóle śmigały rzeczy w internecie, w ich biznesach. I pytam tam dziewczyny, kto zadała pytanie, jak promować biznes w internecie. Dobra, co robisz? Robię naszyjniki, takie rękodzieło. Dobra, masz Instagram? Mam. Pokaż. I nawet mi znalezienie tego Instagrama jej zajęło dobre kilkadziesiąt sekund, bo jakaś dziwna nazwa firmy była. Tam czemu nie robisz tego pod imieniem i nazwiskiem? Bo trzeba założyć fanpage, bo trzeba założyć konto oficjalne. W tym koncie oficjalnym robisz shit. Ja mówię, dobra, niech to będzie jak jest zrobione do tej pory, ale włącz story i powiedz, że hej, naszyjnik jaki właśnie mam na sobie wykonałam własnoręcznie. I nie zrobiła tego. Był taki opór, taka bestia, że ona nawet nie sięgała po miecz, żeby wiesz, tą głowę uciąć temu oporowi. I on nie ruszy dalej. No ja wiem.
I dlatego ja odrzucam większość ludzi, która się do mnie zgłasza. W jaki sposób odrzucasz? Ceną, stawką, czy po prostu na mailem? Stawka to jest jedna rzecz, a przede wszystkim zadaję im pytania. Znaczy nie powiem, jak im zadaję pytania, bo nie chcę, żeby sobie teraz ludzie zaczęli układać poprawne odpowiedzi. I tak nie uważam poprawnej odpowiedzi. Ale zadaję pytania między innymi o to, kim są, co robią, czego chcą i co stoi na przeszkodzie. Nie? I patrzę na podstawie tych odpowiedzi, zwracam uwagę na język, patrzę, gdzie są. I wiesz, jest dużo, dużo łatwiej pomóc odnieść sukces komuś, kto już go odniósł, już jest na jakimś poziomie. Jest dużo łatwiej wznieść kogoś na wyższy poziom, niż się bawić we zmartwych wstawanie ludzi i podnoszenie ich z kolan czy z ziemi. To dzisiaj miałem spotkanie a propos potencjalnych współprac, gdzie ja mam być potencjalnie na ich eventach występującą osobą, jakieś tam partnerstwa biznesowe. I w tej rozmowie wyszło mi, że jestem gościem od konkretów, że ja, jeśli szukam odpowiedzi, jak zrobić coś, ja ci powiem, jak to zrobić w internecie na przykład. Ale to jest 20% sali, a 80% chce być przekonana, że warto działać. Chcę motywacji. Ja w ogóle odpadam w tej pierwszej grupie, a wiem, że potrafiłbym dowieść im tą motywację, ale ja nie chcę zapłacić ceny przekonywania tych, którzy i tak się wyłożą. Tak. Ja już o tym mówię od dawna. Zasada jest uniwersalna i stała. I ona jest jak grawitacja. Jest niezmienna, była i zawsze będzie. 5, 15, 80. Czyli to jest taka zasada 20-80, to te 20% ludzi możemy jeszcze wewnątrz tych 20% jest wewnętrzna zasada 20-80, co dzieli ludzi na 5%, 15% i 80%. I niezależnie od tego, na co spojrzysz, na przykład 5% zawodników zdobywa 90%, wygrywa 80% zawodów. Zawsze mniejszość ma większość. I jeżeli mniejszość ma większość, teraz tak. To dokładnie tak samo jest w biznesie. Można to jeszcze rozbić na bardziej skomplikowaną zasadę 1, 4, 15, 80, gdzie 1% ludzi, na przykład dzisiaj wiemy, że 1% ludzi ma więcej pieniędzy niż chyba dajmy 4 czy 5 miliardy osób i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jest te 5%. Jeżeli weźmiemy salę i na sali jest 100 osób, to 5% to są wymiatacze. Dajesz im narzędzie i oni używają narzędzi i osiągają wynik. 15% jest ok, radzi sobie lepiej, gorzej poradzi sobie. To stanowi tą grupę 20%, o której mniej więcej mówisz, która której ma sens. 80% jest dysfunkcyjna. I pytanie, czy iść w kierunku budowania większej grupy na sali, żeby mieć 1000 i z tego 1000 50 czy 500 osób wyławiać, czy powodować zniechęcenie? Bo ja mam w filozofii na ten rok 19 zniechęcać. It's not for everyone. I no. Bardzo fajnie to sprawdza. Ja to muszę w ten sposób robić, bo mam małą córkę. I to jest, jak ja tracę czas jakiegoś leszcza, a mogę w tym czasie przytulać się z córką, to mam później kaca, że czemu ja w ogóle z tą osobą rozmawiałem. I sobie myślę teraz, jak działają ludzie, którzy mają dzieci i pozwalają sobie na to, żeby pracować nie z najlepszymi, którzy powodują, że czas, jaki zainwestuję w relacje, w rozmowę, będzie się zwielokrotniał, będzie żył dalej. Tego nie rozumiem. Znaczy tak, ja to rozumiem, bo ja po części byłem w tym miejscu, nie? Bo czerpałem satysfakcję, moje ego czerpało satysfakcję z tego, że przychodzili do mnie w pewnym momencie ludzie, którzy byli u innych jakiś tam guru, mniej lub bardziej znane szkolenia, czy tam osobista współpraca i im to nie pomagało, nie? I na końcu przychodzili, wiesz, lekarz ostatniego kontaktu Mazur, nie? Przychodzili do mnie. Ja czerpałem z tego wielką satysfakcję, wiesz, bo przychodzili do mnie i ja byłem tym gościem, nie? Tylko, że problem polegał na tym, że to oznaczało realnie, że jeżeli masz kogoś, kto był na przykład do 5 osób i nic nie pomogło, to wspólnym mianownikiem jest ta osoba, a nie te 5. Tak, nie twoja wyjątkowość. To już coś zaczyna, wiesz, to już zaczyna zastanawiać. Więc w momencie, w którym ja na początku przyjmowałem ludzi, bo naprawdę, wiesz, chciałem pomagać, znaczy, inaczej. A tam kasy potrzebowałeś. No pieniądze są ważne, nie? Ale chodzi o to, że chciałem pomóc i przyjmowałem ludzi różnych. I potem zacząłem sobie analizować, z kim po pierwsze współpracujemy się najlepiej, a po drugie, gdzie są najlepsze wyniki. No i wynik był oczywisty. Najlepsze wyniki są u ludzi, którzy już mają najlepsze wyniki, czyli u tych 5%. Bo jest cholernie trudno. To nie jest tak, że nie da się przenieść kogoś z grupy 80% do 15 czy do 5. Da się to zrobić. Natomiast ilość wysiłku i energii, którą trzeba
włożyć w to jest niewspółmierna do tego, do szans na to, że to się stanie. Więc wychodząc to z tego założenia Maxa Stirnera, że ja nie jestem z zawodu zbawcą świata, nie? Mam ograniczony czas, ograniczone możliwości, ograniczone chęci, no to chodzi mi o to, żeby być najlepszym w tym, co robię, będę najlepszy w tym, co robię, jeśli będę wiedział, z kim współpracuje mi się najlepiej, a to oznacza, że odsiewanie przede wszystkim i odsiewanie, i nie tylko odsiewanie ludzi, którzy nie mają pieniędzy, ale odsiewanie ludzi, którzy mają pieniądze, ale nie są w tym miejscu, w którym ja bym chciał, żeby byli. Wtedy odsyłam ich na przykład do zakupu moich produktów cyfrowych, które są tanie. Niech pierwsze to przerobią i wtedy ewentualnie możemy sobie rozmawiać, bo jest dla mnie mega frustrujące i mega wkurwiające w momencie, w którym mi zależy na wyniku tej osoby bardziej niż tej osobie. Już powiedziałem sobie, że więcej w tym miejscu nie będę. I nie jestem od motywowania ludzi. Nie potrzebuję ludzi, którzy potrzebują motywacji. Ja chcę mieć ludzi, którzy już są zmotywowani. Którzy mogą nie wiedzieć, nie mają jakiegoś puzzla, który ja mam, albo wydaje mi się, że mam i wtedy mogę ułożyć z nimi tą układankę i oni ruszają dalej. Natomiast kwestia pompowania ich, to już... Ja się kiedyś bardzo bałem tego odsiewania, że jak podziękuję komuś, to płaci mi ok pieniądze, jest ok osobą, a nie, że fajne pieniądze i mega fajną osobą, to, że będzie pustka, że nikt się na to miejsce nie pojawi, ale jak potestowałem sobie kilkukrotnie i odpuszczałem to i na to miejsce zawsze wskakiwał ktoś lepszy, zawsze, to było takie wow. Tak samo z pracownikami, jak miałem opór, czy kogoś zwolnić, tam się, wiesz, męczyłem, czy tak, czy nie, argumentowałem sobie checklistę i zwalniałem go, czy ją, zawsze, nigdy nikt gorszy nie przyszedł na miejsce tej osoby, nigdy. Czyli znowu, zwalniałem zbyt późno, zatrudniałem zbyt wolno, a zwalniałem zbyt późno. Prosta zasada, którą usłyszałem na Tada Witkowicza, bardzo fajny, prawdziwy, duży przedsiębiorca. I on to mówi, to jest bardzo ciężkie, że przeważnie jest odwrotnie, chcemy szybko zatrudnić, a wolno zwalniać. A trzeba to ciąć, bo jest to w interesie tej osoby, która jest słaba. Bo ona nie potrafi sama się uwolnić, albo mówi, że no czekałem, aż mnie zwolnisz. Tak, czemu czekałeś? Bo jest to łatwiejsza opcja, taki dryf. Fabian Błaszkiewicz, taki były jezuita, właśnie mówi o tym dryfie, że ludzie chcą dryfować. I to nie jest taki go with the flow, tylko... Takie korki na wodzie, chodzi ci o to, żeby. Tak, po prostu, takie spławiczki. Żeby jakieś bojki. Tam zewnętrzne siły nimi kierowały. Tak. Ta motywacja legendarna. Tak, i wpadają albo na mieliznę, albo wręcz wiedzą, że ta mielizna tam jest i że na nią pójdą, ale i tak nie zamierzają nawet machnąć łapką, żeby odpłynąć w drugą stronę. Dlaczego przestawiasz się na odsiewanie? Bo moją największą wartością jest rodzina. Ja to czułem, jak Kamila była w ciąży, tam jak już się pojawiło dziecko na świecie, to ja wiem, że mam dobę i jak ja tą dobą zarządzam. Więc ja muszę być jeszcze bardziej efektywnym, skutecznym przedsiębiorcą, żeby mieć więcej pieniędzy, lepszy lifestyle czasowy. Więc jak ja z kimś wybieram, że chcę spędzić czas, to musi to być Mazur. A potem... to musi to być coś wartościowe, kto daje mi wartość i ja jemu daję wartość i obaj czujemy, że po tym spotkaniu jesteśmy lepsi, więksi. A to jest trochę brutalne i wcześniej na tę brutalność nie byłem gotowy, aż tak mocno jak jestem teraz. To jest no mercy. Czyli to, co jest u Ciebie, to jest to, że Ty jesteś świadom swoich wartości i budujesz biznes jako narzędzie, które pozwala Ci zaspokajać tą wartość najważniejszą. Mało tego, nawet coraz mniej rozumiem i mniej tolerancji mam dla kogoś, kto ma już dziecko i wybiera inne aktywności. Wiadomo, że to może nie być wartością tej osoby, ale dla mnie wartością jest taka, że dziecko po pierwsze, po drugie czas spędzony z żoną i dzieckiem jednocześnie, to jest jakby coś innego jeszcze niż z samym dzieckiem. Mój czas jako rodzic, mój czas jako mąż, mój czas jako wojownik, który musi znowu te role sobie poustawiać, bo gdzieś tylko było, wiesz, przynieść mięso z polowania, teraz muszę ognisko domowe zadbać i to mięso ugotować jeszcze. Zrobić papkę. Papkę. Na razie papka jest tutaj u mamuni, a zaraz się zacznie robienie marcheweczek. I myślę, jak to zoptymalizować. I to samo zrobiłem w firmie. W firmie muszę zrobić u siebie biznes, w życiu prywatnym, czyli dobra. Gdzie robić zakupy online? Co wydelegować? Co skillować? Czy chcemy mieć nianię, czy chcemy mieć panią multimedialną, która sprząta, gotuje, maluje, wyprowadza i jest pomocą? A teraz powiedz mi w takim razie, gdzie jest według Ciebie albo granica, albo gdzie się pokrywa
to tworzenie biznesu w oparciu, biznesu jako narzędzia do lifestyle'u, czy który ma służyć podstawowej wartości, a tym haslowaniu. Dlatego, że wiesz, ludzie mają tendencję do robienia, tworzenia religii ze wszystkiego i padania przed wszystkim. W pewnym momencie sam proces staje się ważniejszy niż wyniki, zapominają się, zatracają i zaczynają nakurwiać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tłuką rzeczy, jakby jakąś egzystencjalną pustkę próbowali zapełnić w ten sposób. Więc gdzie jest różnica pomiędzy haslowaniem w imię zapominania siebie, a haslowaniem po to, żeby przenieść wyniki na tą wartość, czy na przykład na rodzinę? To dzisiejszy dzień jest bardzo ciekawym przykładem, bo mam dzisiaj cały dzień spotkań i tylko jedno z tych spotkań jest spotkaniem, które może mi przynieść w sposób przewidywalny pieniądze. Tylko jedno z nich. I teraz ono było powodem przyjazdu do Warszawy i wokół tego zbudowałem inne spotkania, które dają mi wartość, zasięgi, merytorykę, content. Ale nie są mastem. Czy nie przyjechałbym tutaj, gdyby tego spotkania nie było? A widzę ludzi, którzy potrafią przyjechać na cały dzień, na jeden wywiad do, nie wiem, Dzień Dobry TVN na przykład, na 3 minuty w telewizji, gdzie wiem, że oni płacą cenę na przykład doby, bo tyle konsumuje energii, 3 minuty w TVN, Dzień Dobry, ale to jest zerowy efekt dla ich biznesu. Mają oczywiście później fotki tam, jak się make-upują, są tam na tej scenie, ale to jest zero wartości. A czymś innym jest pojechanie mi do klienta, który zapłacił za dedykowany warsztat do Wrocławia i dwie doby na to poświęcenie. Ale bez splendoru, bez blasku, to nie będzie kamer, nie będzie telewizji, tylko zrobienie roboty u klienta. I od kiedy tak myślisz i tak działasz? Nie wiem, od kiedy to było, kiedy to jest. Mam wrażenie, że każdego dnia jest jeszcze bardziej intensywne, bo każdego dnia wybieram, że wychodząc z domu nie spędzam czasu z córką. I to może będzie moja obsesja, że chcę jak najwięcej tego czasu spędzić. Jak widzę ojców, którzy w ogóle pieluch nie zmieniają, bo tego jest żona, nie? Matka. Albo wychodzą do roboty od 8 do wieczora. Czyli nie ma ich przez 1/3 życia dziecka. Ja się to nie godzę. I dla mnie to jest standard działania, że jestem z nimi. Czyli moją miłość wyrażam czasem. Nie, że czasami, tylko czasem. Tak, ja rozumiem, Z moimi dziewczynami. I to jest trudne, no bo to jest rozerwany jestem tak. Tutaj biznes, tutaj ta rodzina, ale są mechanizmy, żeby to poukładać od początku, żeby też to rosło. Nie wybieram albo, ma być i to, i to. Czyli to, że jesteś świadomy tej wartości, którą jest spędzenie czasu z rodziną i zapewnienie rodzinie maksymalnego komfortu, to jakby, popraw mnie, jeśli się mylę, to jakby to skoncentrowanie się na tym, czy ten ewentualny strach przed tym, że mógł być inaczej, że mógłbyś na przykład marnować czas i wiedząc, że doba ma tyle czasu, ile ma i mamy tyle energii, ile mamy, to do pewnego stopnia to powoduje, że jesteś, cudzysłów, ostrzejszy i bardziej rygorystyczny w biznesie, odsiewając ludzi. Inaczej, jesteś mniej tolerancyjny przez to, że wiesz, czego chcesz. Tak, plus wiem, że była taka książka Języki Miłości, nie wiem, czy ją znasz. Nie czytam takich książek. To jakiś pewnie tytuł lepszy amerykański, że są różne języki wyrażenia miłości i językiem miłości, wyrażenia miłości, którą żona Jarzyna chce przyjmować, jest język czasu, czyli jeśli ja spędzam z nią czas obok niej, to jest dla niej oznaka, to oczywiście moja interpretacja, Kamila, jak się mylę, to nie popraw. To jest moja interpretacja jej potrzeb. I teraz gdybym tą potrzebę spokajał na przykład prezentami, to jest inny język miłości, albo tym, że ona ma czas wolny dla siebie, że daje jej przestrzeń. Wiesz, to są różne potrzeby u każdej pary. Ja to określiłem o nas. Ale jak mówić, że wyrażanie miłości przez czas, to chodzi ci o czas, w sensie razem. Jak najwięcej godzin, czy chodzi też o rodzaj intensywności, że może być krócej w domu, ale jesteś zaangażowany i nie siedzisz na telefonie w tym czasie, kiedy jesteście razem? Bardziej ta opcja pierwsza, czyli czas spędzony razem, czyli możemy być w komórkach, możemy czytać książki obok siebie. Czy taka obecność bardziej, tak? Obecność, tak. Mamy rozmowy w środku nocy, mamy rozmowy rano. Czasami jest dbanie o to, żeby druga strona mogła się wyspać. Albo okej, no to teraz zajmę się dzieckiem, bo ty miałaś cięższą noc, albo po prostu czujesz się źle. Na przykład, nie wiem, urodziłaś to dziecko, które właśnie płacze, a ja go nie urodziłem, więc moje zmęczenie jest zupełnie inne. Chyba o to chodzi. I mam też wrażenie, że każdego dnia mam mniej czasu, bo to jest też fakt. Więc spada mi też tolerancja. Nie wiem, jakim bucem będę, jak będę miał 50. Może będzie, wiesz, zero telefonu, zero social mediów, nie wiem. Umówi się na audiencję? I don't know. Ale z drugiej strony to jest łatwy akces, bo my szybko, ty i ja, daliśmy sobie dostęp do siebie. Bardzo szybko. Nie było jakiejś weryfikacji, tylko okej, fajnie się gada, dobra, idźmy dalej. Nagrajmy pierwszy odcinek. I jest 7 odcinków i 2 spotkania na żywo.
plus mnóstwo wiadomości na Messengerze instagramowym. Z nikim tyle nie piszę na Instagramie jak z tobą. Niesymetrycznie, bo ty na ogół nagrywasz filmy, a ja piszę ciągle. Bo zazwyczaj trzymam teraz, wiesz, 4400 i mogę kliknąć OK i nagrywam. Dobra, ale kluczowe w tej rozmowie jest to, że ty jesteś świadomy wartości, nie? I to jest ten problem, który według mnie większość ludzi ma, że nie za bardzo wiedzą, tak jak mówiliśmy w tej ostatniej rozmowie, jakiemu Bogu służą. Umownie, oczywiście. Ty jesteś świadomy. I jak ty do tego doszedłeś? Czy to był moment, że jak się na przykład Oliwia urodziła, to ty w tym momencie jakby już wiedziałeś? Czy ty doszedłeś w jakiś sposób świadomy, zacząłeś budować na przykład biznes jako narzędzie do tworzenia? Myślę, że upadek biznesu lat temu 7-8 spowodował mi, pokazał mi, hej, budowałem biznes tak klasycznie, czyli pracownicy, biuro, klienci, nie działa, wywaliło się to. Dobra, więc jak chcę, żeby było? Czyli poczułem taki, wiesz, chęć podróżowania. Nie mam pieniędzy, mam dużo czasu, więc jedźmy w podróż. Mhm. Tanie latanie i lataliśmy z Kamilą. Czy dalej podróżujemy razem z Kamilą. Teraz te ogromne ilości czasu z sobą spędzone pokazały mi, że ja chcę spędzać z nią czas. Czyli zbudujmy taki biznes, który pozwoli nam ten czas spędzać razem. Mhm. Więc zbudujmy biznes wspólny, gdzie spędzimy z sobą całą dobę, jako para, jako małżeństwo, jako podróżnicy, jako przedsiębiorcy, jako współautorzy książek. Mhm. I to było budowane. Dobra, pomysł na dziecko mamy, super, więc zaplanujmy tak, żeby można było mieć taki biznes, który pozwoli mi nie iść rano do biura. Mhm. I mi wychodzi, że to nie jest problem w niewysypianiu się w nocy, tylko w tym, że trzeba wstać do roboty rano u ludzi. Mhm. A ja wiem, że jak się nie wyśpię, bo o 4 nie śpię, to ja to odeśpię do 11. I no problem, śpię się tylko, mała też chce spać, do 11, to śpimy obok siebie, tacy, wiesz, tacy wywaleni, nie? To są takie ciekawe obserwacje, jakie teraz to pytanie mi zadając, sam zauważam. Mhm. Bo jeszcze jeden element, który ja widzę i to też często łapię siebie jakby na tym, bo jestem, powiedzmy, osobą niedoskonałą, to jest to, że my często żyjemy w świecie ograniczeń i w świecie możliwości. Znaczy, w sensie, na przykład, tak jak mówisz, nie? Jest dziecko, więc nie mogę, a to, co ty między innymi robisz, to jest okej. Jest taka sytuacja, jest taka rzeczywistość i teraz jak mogę, czy ty szukasz sposobu, a jeżeli możesz znaleźć sposób, to tworzysz sposób. Nie? To, co mówił też ten przywódca Hannibal, tak? Albo znajdziemy sposób, albo stworzymy sposób. I to jest jakby to, czyli ty tak naprawdę właśnie robisz to, o czym ja wspominałem parę minut temu. Ty żyjesz w znaku zapytania, zadajesz sobie pytania i podważasz założenia albo czyjeś, takie, się ucieszyłeś bardzo. Wzorce, no tak, tak, tak. Znaczy, w sensie podważasz założenia, a często też pewnie i własne, nie? Zwolniłem trochę z tworzeniem własnych książek, czyli pisaniem książek Marcina Osmana. Jak zobaczyłem to, że nie powstają książki, mamy dosłownie ręce zajęte czymś innym, dosłownie, to mówię, Kamila, musisz włączyć swoją kompetencję zarządcy i zarządzić mną w procesie pisania nowych książek by Marcin Osman and Kamila Kruk, żeby one powstawały. Jak ty zarządzisz tym, to ja wpasuję się w rolę wykonawcy, ja tę książkę napiszę, nagram, pół nagram, pół napiszę, bo to nasz biznes rozwija najmocniej, nasze własne produkty, a nie amerykańskie książki. One są droższe, trudniejsze produkcji, zajmują więcej czasu, Moją mogę napisać w miesiąc, w tydzień, w 3 dni, jak wpadnę w szał pisania i powstaje produkt, więc czemu ja go nie robię? Bo potrzebuję, żebyś ty się włączyła w rolę zarządczą, nie operacyjną. To są jeszcze rozmowy ostatniego tygodnia na ten temat właśnie. Mówię, hej, daj mi to, ja to zrobię. I teraz kminimy, jak to zrobić. No właśnie. Dużo jest takich właśnie pytań, jak to zrobić. No właśnie, to pytania jak, nie? Nie czy, tylko jak. O metodę. Może będę nagrywał w formie audio, a może będę szedł z dzieckiem do biura i przed Dominika będzie zadawała mi pytania i dbała o to, żeby dobrze to nagrać i wydelegować to później do Roci, komuś tam jeszcze u nas w firmie, kto to obrobi w tekst. Albo może trzeba zatrudnić teraz na full time redaktora, który przyspieszy proces obróbki kontentu wideo, w sensie zamiany go na tekst pisany, będący językiem książki. Mhm. Czyli taka jest droga u nas. Czego byś, czego najbardziej chcesz się nauczyć? Kogo? Oliwię. Że ją, okej, myślałem, że Kamilę. Tak. Nie, Oliwię, sorry, to źle zapytałem. No pierwszą myśl miałem taką, żeby nie spierdolić tego, co jest idealne, nie? Czyli? Dziecka, które jest idealne. Mhm. Czyli ono nabiera po drodze
Mnie fascynuje, nie szkodzić, tak? Mnie fascynuje to, że dziecko jest otwarte i nagle robi się nieśmiałe. A potem przytrafia im się życie. To się stało, życie się stało. To. I widzę wesołe, radosne dzieci, które w pewnym momencie ktoś mówi mi, to jest ten wiek, w którym ono jest nieśmiałe. A może to jest wiek, w którym zaczęłaś na nie krzyczeć, że ono skacze po kanapie, nie? Albo uciszasz sieć spokojnie, bo przyszli goście. Czemu? Czyli znowu myślimy, co zrobić, żeby nasze dziecko było, żeby nie było grzeczne. Bo grzeczne znaczy nie przeszkadzające, tak to rozumiem w polskiej kulturze. Mhm. Czyli bądź dzieckiem, to nie przeszkadza. Mhm. A wcześniej było dziecko najważniejsze. Czyli może nie u każdego, ono nie jest najważniejsze. Albo staram się, żeby to była taka, wiesz, limes zmierza do najważniejszości, bo to nigdy nie jest najważniejsza rzecz, bo teraz dla mnie jest Mazur najważniejszy, bo od godziny gadamy prawie, nie? Zamiast teraz siedzieć w domu, gadam z tobą, więc też prawie, że najważniejsza dla mnie jest. Albo zrobię wszystko, żeby jak najmniej tego czasu było zmarnowanego, przez co biorę Mikołaja na pokład i nagrywam odcinek na YouTube'a, nagrany w samochodzie. A wcześniej, tak jak też mówiliśmy z Dominiką dzisiaj, żebyśmy po prostu jechali sobie gadali, nie? Co tam się wydarzyło u nas. Teraz nie, kurwa, bierzemy kamerę, nagrywamy odcinek, bo nie ma czasu. To się u mnie zmieniło. I zmienia, bo to jest ciągły proces. A czego byś chciał jej nauczyć? Przedsiębiorczości. Czyli zarabiania pieniędzy. Czyli bycia niezależnym przez to, że potrafisz zarobić, znaleźć zasoby. Nie wiem, czy tam być jakąś dealerką książek dla dzieci w podstawówce albo podręcznik. Nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Mhm. Czyli niezależności. To jest, wiesz, broń, która ma dwa końce, bo będzie się przede mną broniła również. Albo boję się tego, czy nie stanę się hamulcem dla niej, takim stoperem. Jak rodzice dla swoich dzieci, że chcą tyle samo, są dla dziecka dobrze pod warunkiem, że jest to odrobinę więcej, niż oni zaplanowali dla nich. Nie? Fajne zdanie. Musieliśmy zmienić światło, bo byliśmy za ciemni. To dla tych, którzy zapytają, a czemu w pewnym momencie zmieniło światło? Jakby to jakieś miało znaczenie? I teraz ludzie. Jak to jest, że ludzie przywiązują uwagę takie pierdoły jak zmiana światła, albo że każdy mi się nie podoba, albo to nie przeszkadza w odbiorze jakiejś treści? Spotkałeś się z czymś takim? Tak, spotkałem. A czy wiesz? Stary, ja już kurwa się. Z czym ja się spotkałem? Kogo ja nie spotkałem? Nie, no to nie chodzi o to, tylko już, znaczy, no staram się nie koncentrować na tym, staram się tego nie zauważać. No, znaczy, no po prostu tak naprawdę, mówię serio, interesują mnie ludzie, których ja interesuję. W tym sensie, że nie interesuje mnie jakaś moja wąska grupa. Jeżeli pojawi się ktoś, który będzie mówił, co się nie podoba i tak dalej we mnie, no to okej, ma prawo. No. Znaczy, szkoda jest mi właśnie czasu na głoszenie kazań do niewiernych. Nie? Wiesz. Kazania są dla wiernych. I to jest tyle. Kazanie, ale tam masz Meksykaninów. To muszą być ludzie, którzy są już wierzący, mówiąc inaczej, prawda? Wiesz, to jest proste zasada, chociażby jak w marketingu. Dużo łatwiej jest namówić na zmianę do picia innego piwa, kogoś, kto pije piwo, niż namówić abstynenta, prawda? Albo kogoś, kto nie pija piwa, ale pije whisky. No. Jakby o piwie mówisz z ludźmi, którzy piją piwo. Znaczy, tak to po prostu wygląda. Robota jest dużo łatwiejsza i efekt jest dużo szybszy. Nie? A jeszcze wracając do tego, o czym mówiłeś, bo to ja też zauważyłem to u siebie czasami w niektórych kontekstach, że paradoksalnie im jest jakieś większe ograniczenie, teoretycznie, tym nagle otwiera się nowy świat możliwości. Jakby w momencie, w którym wycinamy sobie jakiś fragment rzeczywistości, tak jak na przykład u ciebie w tym momencie rodzina jest ważna i jest ograniczenie czasowe, które dla większości ludzi jest absolutnie do przeskoczenia, nie da się tego zrobić, to w tym momencie otwierają się nowe możliwości, po tym jak się zadaje pytanie, nagle się okazuje, że można, bo na przykład można rozmawiać z mniejszą ilością osób, ale podnieść stawkę, i nagle się okaże, że na przykład tych pieniędzy jest więcej, poświęconego czasu jest mniej, a wyniki są dużo lepsze również dla tych ludzi, nie? Jakby jest taki moment, że czasami jak ograniczymy rzeczywistość do jakiegoś wycinka, to zaczynamy iść głębiej i głębiej i pojawiają się coraz to nowe możliwości, których wcześniej nie widzieliśmy. Wiesz, przypomniałeś mi o tym, że my od tygodnia dożyliśmy tak bardzo płynnie strategię tego, że codziennie pojawia się wideo na kanale u mnie. Codziennie. I nie mamy planu, że to będzie trwało rok, dwa, trzy albo pięć, tylko jeśli mamy zasoby, wrzucamy wideo codziennie o 20. Zobaczmy, jak na to zareaguje YouTube i może to jest strategia na to, jak mieć miliard odsłon w 2019 roku. Codziennie wideo, ale teraz musiałem zmienić sposób nagrywania tego wideo. Czyli robię mniej rzeczy na żywo, ale więcej czasu poświęcam na nagrywanie, ale z drugiej strony, jak zauważyłem, że zbyt dużo czasu ja daję, to trzeba było znaleźć operatora, zajmuje się tylko wyłącznie tym, żeby ten czas znowu odzyskać. Czyli paradoksalnie,
mam mniej czasu, a robię więcej w medium, które najbardziej u mnie daje efekt, czyli internecie. Czyli szukasz dźwigni. Szukasz tych 5%, które daje 90% wyniku. Oczywiście. Właśnie, a propos 5, 15, 80. Najprostsze byłoby powiedzieć sobie, no trzeba zrobić turnę po Polsce i machnąć 20 eventów w miesiąc, zbierając takie grupy. Tu 30 osób, tu 50, tu 300, ale to zajmuje takie jedno wydarzenie, dwa dni. I później jeszcze dzień na regenerację. A tutaj wolę nagrać w godzinę 3 odcinki, 2 odcinki, zrobić tego dużo, poeksperymentować z opisami, formą, miniaturką, dystrybucją i wyławiać tych ludzi, czyli robić coś, czego ci, którzy robiąc turnę, nie mają czasu, żeby robić. A znowu ciekawostka dla mnie, której nie rozumiem, że ktoś organizuje jakieś turnę po Polsce eventowe, jedzie tam, nagrywa przed dwuminutowe wideo taką, wiesz, migawkę, czyli ma na pokładzie operatora, ma sprzęt, a nie potrafi nagrać wystąpienia, które jest najbardziej wartościowe. I żeby to ono robiło marketing w internecie. Albo żeby operator, który siedzi obok ciebie w samochodzie, nie nagrał z tobą odcinka, żeby ten czas wykorzystać wielokrotnie. Takie proste dźwignie, a ludzie na to nie wpadają. I to samo mówił Gary Vaynerchuk, że na początku uważali go za jakiegoś, wiesz, debila, narcyza, buca, znamy te terminy, nie? Który wynajął sobie milenialsów, żeby biegali za nim z kamerami. I znowu ocena ludzi była, tak jak powiedziałem, a on jest pionierem w tym temacie. Czyli takiego nagrywania, dokumentowania kontentu, żeby ten czas maksymalnie wykorzystać i wycisnąć na maksa z tego, czego są ludzie, czyli dostępu do ciebie w formie wideo na przykład. Z tego później dopiero robisz teksty, artykuły. Czy u ciebie tym punktem wejścia jest tak naprawdę taka praca dokumentacyjna? Znaczy tak naprawdę to jest rodzaj dokumentu o tym, jak ty spędzasz dzień bardziej. Znaczy no, umownie, znaczy rozumiem, że to tam po prostu... Ty mówisz o vlogu, czyli tam vlog Marcina Osmana. I z dzisiejszego dnia powstanie vlog, jak najbardziej, ale będzie nasza rozmowa, będą dwa wywiady zrobione wcześniej, jest nagrany odcinek w samochodzie o YouTubie, czyli mamy 4-5 materiałów dzisiaj, plus każdego dnia zdobywamy większą kompetencję jako zespół tutaj 3-4 osobowy, który będzie potrafił jeszcze lepiej dokumentować te treści, jeszcze lepiej wyłapując właściwe, główne esencje tych wypowiedzi. I to będzie robiło główną robotę, czyli to wideo moje milionowe może mieć 3 minuty długości, ale będzie jakimś mega viralem. Najlepszych fragmentów z rozmów. To są oczywiście hipotezy, które tak mocno wierzę, bo mam szczątkowe już fakty danych historycznych, że tak to właśnie działa. A więcej korzyści daje ci jedno, umownie, jedno na 50 wideo, które rozchodzi się szeroko, czy właśnie te codzienne, które są dla tej hardkorowej i najbardziej wiernej grupy, które po prostu mają mniej wyświetleń, ale tam są ludzie, którzy są bardziej oddani, bo oglądają wszystko, co robisz. Ale każdy, kto ogląda nasz odcinek tego programu, który ma godzinę, 15 długości, jest dla mnie znacznie bardziej cenny, niż ktoś, kto przeleciał po trzech filmach po 5 minut. Nie? Ale, czyli tak, to wideo wiralowe daje mi ruch, ale małe kroczki, te codzienne wideo powodują, że ci, którzy wpadają, mają co obejrzeć. Czyli ja przygotowuję teraz wystawę do oglądania w momencie, gdy będą gotowi do mnie przyjść. A nie, że wpadną głodni mnie, a nie ma nic na półkach, tylko ocet. Rozumiesz? Dobra. Ja przygotowuję dla nich, dla tych, którzy... Build it, they will come. Jak w tym filmie, tak? A teraz pytanie, bo ja z kolei... Ja z kolei mam, jakby nazwijmy to strategią. Nie wiem, czy to strategia, ale ja robię zupełnie odwrotnie niż ty. Ja wrzucam materiały rzadko i nieregularnie. A zobacz, w moich materiałach wideo jest 7 odcinków o drapieżnictwie. Jak mi buchnie YouTube, też to odczujesz. Dobrze, zgadza się, ale pytanie brzmi w ten sposób. Teraz tak, jeżeli z jednej strony, na przykład z punktu widzenia działalności YouTube'a i z punktu widzenia ich algorytmów, lepiej jest, kiedy pojawia się na przykład wideo regularnie, jednodziennie, o tej samej godzinie. Załóżmy, że tak jest, nie mam pojęcia, ale załóżmy, że tak jest. Nie? Ale teraz, z punktu widzenia psychologii ludzkiej, lepiej jest, jeżeli ono się pojawia nieregularnie, bo dopamina wydziela się wtedy, kiedy jest będzie, nie będzie, nie wiedzą. Nie? Znaczy w momencie, w którym pojawia się coś regularnie, to jest to, co między innymi robił Seth Godin. A kiedyś on codziennie pisał krótki tekst, Seth Godin, lata temu. Ja zacząłem to czytać, a potem odpadłem, bo już kurwa, znowu już wiedziałem, że jak ktoś pisze coś codziennie, to nie może być dobre, bo się nie da napisać dobrego czegoś codziennie. Gdzie jest ta różnica w strategii pomiędzy psychologią a algorytmem? Ale psychologia mówi, że wykształca się nawyk.
że codziennie o tym w tym punkcie, o tej godzinie się spotykamy. Mój znajomy prowadzi klub 555, czyli o 5:55 spotykamy się na Facebook Live przez 555 dni. Są już na tam chyba 180 dniu i tam codziennie jest 1500 ludzi. Ja pierdolę. A chyba nawet wiem, o kogo chodzi. No Fryderyk Karzełek, to nie jest, to jest klub 555, tak to się nazywa. Czyli on zbudował nawyk, relacji z nimi, że codziennie ich wita. Dzień dobry, tutaj Fryderyk Karzełek, tam dzień 18 stycznia, imieniny Żanety i Jakuba. Dzisiaj będziemy mówili o książce Brian Tracy coś tam. Czyli on daje im relacje. Gary Vaynerchuk mówi, dobra, more is more. Czyli statystycznie znowu, okej, mówię psychologicznie, statystycznie daje sobie większą szansę na to, żeby trafić do algorytmu, który mówi, tutaj daje wręcz zero podpowiedzi. Bo nie wiesz, czy wideo 8 minut jest dobre, czy 15, czy godziny na wideo. Nie wiesz tego. A robiąc wideo, mam większą kompetencję robienia wideo i może za rok zrobimy wideo, które będzie miało 8 minut, ale będzie piękne, wiesz, kosmiczne, zbudowane z jakichś materiałów i tak dalej. My zdobywamy teraz kompetencje. I ja nie wiem, jak ona będzie duża za rok, ale będę gotowy, gdy pojawi się okazja. Może ktoś zobaczy to wideo i jakiś będziemy mieli talk show a la Mrozowski, Sekielski, będziemy szydzić z ludzi na przykład, jak oni robili kiedyś. Chyba szukamy na dwóch buców, chyba którzy na są sprawni przed występem przed kamerą, którzy mają inne zdanie niż wszyscy ludzie w Polsce. Kogo znacie? Mazur Osman i nasza społeczność nas tam dowiedzie. Chciałbyś w ogóle, że tak powiem, być bardziej powszechny? Czy bardziej, jak to powiedzieć, mainstreamowy? Wierzę w statystykę, że jak mnie ogląda milion osób, to z tego te 1% również te najbardziej wartościowe jest większe liczbowo. Pytanie, czy będę z nich przerobić? Pewnie tak, bo zrobię różne modele, różne produkty, różne oferty im przedstawię. I znowu mam pytanie, czy uważasz, że gdybyśmy ogłosili, że jest event z Mazurem i Rosmanem, czyli Mazurem i Rosmanem, jak ktoś nie wie, zna joke'u, niech sobie obejrzy. Gdzie to było? Szósty. A, to jest ta story, nie? To zniknęło. Inside joke. Tak. No to pytanie, ile osób przyszłoby na spotkanie, wieczorne spotkanie z nami w Warszawie? Za, nie wiem, 5 dych 100, tysiaka. Ile osób by do tej sali przyszło? Ja nie wiem tego. Trochę by się zebrało, mam wrażenie. No ale ile? Nie wiesz tego. No nie wiem. Możemy zakomunikować, że tam 19 lutego o 18 gdzieś tam Atrium Plaza, whatever, Mazur i Osman. Żeby przyjść, płacisz stówkę. W tym masz coś jeszcze, coś, whatever, nie? I ile osób przyjdzie? Nie wiesz tego. Pytanie, czy robimy to dla 3 osób, jeśli przyjdzie tylko 3? Czy szukamy sali na 500 osób? Stadion od razu. A co, będziemy tam jeździć kładami? To sobie najwyżej pobiegamy, wiesz. No. Niepoważnie myślę. Co to takim koncepcie? Dziękuję bardzo. Koncepcie przetestowania tego? No, to sprawa jest prosta. Ogłaszamy, patrzymy, ile osób się zgłosi, wynajmujemy salę pod osoby, które się zgłosiły. No to możemy zrobić tak, że określimy sobie w swoim kalendarzu, kiedy nam to pasuje. Format to takie 2-3 godzinne spotkanie wieczorne, nie? Tak czy nie? Chcesz całodniowe? Nie. Cały dzień z grupą ludzi, come on. Ach, to byłoby ciężkie. Dla nich. Nie, dla nich byłoby przyjemne. I zakomunikujmy to, że jeśli na przykład zbierze się x osób, to zrobimy, jak nie to fuck off. Stara, tak, no, to mi się to bardzo podoba. Ale to jest dokładnie ta zasada, zauważyłem to, jest dokładnie ta zasada, o której mówisz przy okazji rodziny Oliwki, że im jest większe ograniczenie, tym ludzie potrafią z tego więcej wyciągnąć. Bo oni co można wyciągnąć z tego, kurwa, 7-dniowego eventu, gdzie tak naprawdę zostają i tak z tą osobą 2 czy 3 koncepcje. Wiesz, jakie byłoby najlepsze seminarium? To ja ci powiem, jakie byłoby najlepsze 15-minutowe za dychające osoby? Nie do końca. Wiesz co? Przedasz ludzi na niech będzie 8 godzin i powtarzasz im, kurwa, jedno zdanie przez 8 godzin. Jest szansa, że komuś się coś zapamięta. Jak jeszcze będą mieli kartkę, będą chcieli się zastanowić nad tym, czego od życia chcą, kim są i ta jedna jakaś koncepcja prosta, to wtedy naprawdę to siedzenie i powtarzanie tego samego i tego samego i tego samego i tego samego. Bo problem między innymi, który ja widzę w tej branży, to jest to, że ludzie mylą szkolenie z ekspozycją. Szkolenie, to znaczy? Szkolenie z ekspozycją? Jest różnica pomiędzy treningiem
a jest różnica pomiędzy ekspozycją. Jeżeli idziesz sobie na weekend na naukę samoobrony, to to nie jest trening, tylko to jest ekspozycja. Tak, tego się nauczyłeś. Dlatego między innymi ludzie nie potrafią sprzedawać, bo nie trenują. To jest trening. Ja znam... Posłuchaj o sprzedaży, sprzedawać. Ja znam, potem ci powiem, już nie chcę mówić z jakiej firmy, ale znam człowieka z dużej firmy, który jest szefem sprzedaży firmy i podniósł wyniki chyba o 40%. Jedyną rzeczą, którą robił, to 20 minut rano codziennie trenował z nimi skrypt i obchodzenie obiekcji. To była jedyna rzecz, którą zrobił. I nagle się okazało, że zaczęli zamykać o 40% więcej i dochody się zwiększyły. I potem, po jakichś 3 miesiącach, uznał, że już okej, nie? Że się nauczyli i zostawił. I spadły. I znowu musi, bo na tym to polega. A jakby to polega na treningu, na powtarzaniu codziennie. To jest tak jak, wiesz, z formą. Dzisiaj jesteś w formie, przestaniesz ćwiczyć, przestaniesz być w formie. I ludzie tego nie kumają. Ludzie mają taką mentalność loteryjną. Myślą, że jak sobie gdzieś przyjdą i coś usłyszą, to już potem ich życie się zmieni, a nie chcą... Starałem się przekonać i znaleźć powody, dla których warto wystawić się na targach książki, no bo wydawnictwo, targi książki. I tych powodów nie znalazłem i skilowaliśmy w ogóle pomysł wystawienia się na targach książki. Mieliśmy drugi koncept. Zróbmy otwartą konferencję darmową w Lublinie o e-commerce. Ściągnijmy całą społeczność e-commerce'ową lubelską, może znajdziemy jakiegoś fajnego pracownika, może jakieś takie ciekawe kooperacje się będą działy. I wyszło nam, kurna, że też tego nie robimy, bo czas i energia włożona w to versus sprawdzone działania nam się bardziej opłaca. Więc jak mówimy o założeniu spotkania z nami, czyli hej ludu nasz, jaskiniowcowy i OSM Powerowy. Spotkamy się z wami, jeśli zapisze się 400 osób, bo i tego w fakersie nie wierzymy, że przyjdziecie wszyscy, tylko połowa, nie? Czyli if else, jeśli będzie, jeśli nie, to nie robimy w tym miejscu, tej godzinie, na naszych warunkach. Mhm. I teraz, czy to wywoła w nich chęć zaangażowania się w promocję tego wydarzenia, tak żeby to oni tą grupę zebrali? Jak jesteśmy dobrzy dla nich i naprawdę zależy im na nas, to zrobią. A jak nie, to znaczy, że musimy więcej im jeszcze dać. Albo ten pomysł w ogóle olać, bo wychodzi, że rynek mówi, nie, róbcie swoje tam w piwnicach rzeczy, nie, poniżej radarów. Znaczy pytanie brzmi, jaki byłby tego cel? Czy celem byłoby zebranie 400 osób? Nie. Czy celem na przykład byłoby zebranie jakichś ludzi, którzy, wiesz, ja kiedyś miałem tu swoją koncepcję 300 Spartan. Nie? Ja mówiłem, że mnie interesuje mieć swoich 300 Spartan. Ja chciałem mieć ludzi, którzy przejdą przez współpracę ze mną i po prostu wyjdą w świat i ja wiem, że z biznesowego punktu widzenia trochę zjebana strategia, ale że w momencie, w którym wyjdą ze współpracy ze mną, nie będą mnie już potrzebowali. Znaczy w sensie oni będą funkcjonowali tak jak mieli być. Ja chciałem mieć 300 Spartan, nie interesuje mnie 300 tysięcy ludzi, nie interesowała mnie szeroka ekspozycja, dlatego ja wciąż jestem stosunkowo niszowy. I nie jest mi z tym źle bynajmniej. Nie? Znaczy, po prostu uważam, że w ten sposób to budowanie tej głębszej relacji jest dla mnie ważniejsze niż pójść szeroką falą. Więc pytanie też brzmi, co ten event miałby tak naprawdę przynieść? Znaczy, jaka grupa, bo dla mnie nie ma aż takiego znaczenia. Oczywiście, no ma, ale czy będzie 3 osoby, czy 300, znaczy, no, 3 to bym nie chciał, ale dużo ważniejsze jest dla mnie, żeby tam przyszli ludzie, którzy są gotowi usłyszeć pewne rzeczy i zmierzyć się, skonfrontować się z pewnymi na przykład prawdami o sobie, czy z pewnymi swoimi założeniami i żeby oni potem naprawdę wyszli i coś zrobili ze swoim życiem. Bo jeżeli oni potem wychodzą i oni robią coś ze swoim życiem, to też mój, powiedzmy, że jestem próżny, więc mi się to strasznie podoba, nie? Że jestem skuteczny. Na początku, jak się zacząłem zajmować tym biznesem, to chodziło mi o to, żeby mieć kurwa rację. Nie? Jak przychodzili do mnie ludzie i wiesz, byłem u tego, to ja wiesz, dobra, nie, też jest możliwość. Mój cion. Tak, wiesz. Pierwsze chodziło mi o to, żeby mieć rację, a potem chodziło mi o to, żeby mieć wyniki. Więc w momencie, w którym ci ludzie przyjdą, i oni sobie pójdą na przykład w świat, wyniosą coś z tego i zrobią coś ze swoim życiem i uczynią ten świat ciut mniej pojebanym niż on jest, nie? Bo to jedyna rzecz, którą może zrobić, uczynić go ciut mniej pojebanym, bo dobrze to tutaj nigdy nie będzie. Według mnie, tak, taka jest moja teoria, to w tym momencie, jak oni sobie będą radzili, będą zarabiali pieniądze, będą mieli szczęśliwe związki i tak dalej, albo bardziej szczęśliwe, to oni też między innymi będą mieli czas i możliwości, żeby wrócić po więcej. Nie? Zobacz, siedzimy w sali, która jest ile? Z 20 miejsc nakryć, mniej więcej. I znowu, czy zbierzemy, czy znajdą się, czy chcą 20 osób,
pasą po tysiaku, spotykamy się na dwugodzinną kolację, ask me anything, nie? Czy to jest coś? Czy bardziej 300 osób, możliwe spotkania z nami, godzinna, półtorej godzinna, albo bycia uczestnikiem nagrania kolejnego odcinka, gdzie mogą swoje pytanie zadać, albo stania się partnerem odcinka, że możesz temat wybrać, taki wiesz, taki patronite zrobiony po swojemu trochę. Albo znowu, kupując bilet na to wydarzenie, masz dostęp do jakiegoś naszego mastermindu niewidocznego na public, albo że odcinek 11 do rozmów o drapieżnictwie jest już za paywallem. Czyli masz 10 odcinków za free, ale 11, 12 i 500 jest tylko w naszej grupie. Takie wiesz, myśli u siebie mam. Na pewno jestem za tym, żeby potestować ten koncept, czyli zakomunikować. Hej, jeśli chcecie, jeśli chcecie zobaczyć Mazura Osmana świat, to musicie zadeklarować się mailem, pieniędzmi i gotowością przyjścia w miejsce, które my wyznaczymy. A jak nie, albo cashback, albo po prostu nie odbędzie się to, bo jest zbyt mała liczba czegoś, czy jakość czegoś. Ma sens. No to w którą stronę chcesz pójść z tym? Bo zrobienie tego, wiesz, jest tylko i wyłącznie napisaniem opisu wydarzenia, nagraniem ty minutę wideo, ja minutę wideo i tyle, that's it. I zakomunikowanie na swoich mediach. Ja bym chyba zrobił coś takiego, że ponieważ jakby ta wiadomość szłaby i tak do ludzi, którzy znają ciebie i mnie, czyli to są ludzie, którzy mają pojęcie, to nie jest po prostu, wiesz, puszczenie tego jako ogłoszenia w gazecie, to pierwszy etap poszedłbym szerzej, czyli powiedzmy na przykład 300. Natomiast potem byłaby możliwość wejścia węższego na innych zasadach i z tych 300 mówiłbym do 5% i to 5% potem mogłoby pójść dalej i z tych 5% mógłby być kolejne 5%, czyli w skrócie wyciągałbym to. Przyszliby ludzie, których poziom świadomości już jest inny, bo ludzie, którzy oglądają nas, są już na innym poziomie świadomości. To już są ludzie, którzy rozumieją więcej, a przynajmniej zadają sobie więcej pytań. Zaczynają podważać, prawda, to co widzą, czy to co słyszą, czy to co się dzieje. Więc to są ludzie, którzy są już na innym poziomie. Oczywiście ludzie mają różne potrzeby i ludzie mają też różne możliwości. Można mieć jakby, wiesz, no dużo dobrych... Tysiaka dychę, 10 koła na takie spotkanie i znam ludzi, którzy woleliby tą dychę wydać, żeby mieć, tu siedzieć sobie w trójkę czy w czwórkę i móc zapytać o wszystko i mieć ten komfort prywatnej rozmowy, a są tacy, którzy marzą, żeby móc tą stówkę wydać i spokojasz ich potrzebę pod tytułem chciałem ich poznać, czyli nas. Mhm. Albo chciałem zadać pytanie w tym odcinku, jaki nagrywam na żywo. Albo użyć tego odcinka, spotkania do nagrania również naszymi tutaj możliwościami multimedialnymi i żeby to ściągało właściwych ludzi na premium na przykład. A czy premium musiałby jakiś być? Według mnie. Czyli poszedłbym szerzej, a potem zawężał to trochę na zasadzie trójkąta, czyli piramidy. Przesuwalibyśmy ludzi przez piramidy. Tak. I najlepsze jest to, że my nagrywamy tą rozmowę i dokładnie widzicie, w jaki sposób powstaje projekt spotkania się z wami. I zobaczymy po tym odcinku, jakie jest zainteresowanie tym tematem, zanim go w ogóle zakomunikujemy. O. Po co robić coś, czego nie chcą?